Cześć, tu Maciek ze Szkoły Security, a to jest Security Monday, więc zapraszam Cię serdecznie posłuchaj, co dzisiaj przygotowałem dla Ciebie. Po pierwsze chciałem wszystkim podziękować za odzew w akcji Kawa z Pentesterem. Już jestem po pierwszym spotkaniu z Andrzejem. Pierwsze spotkanie się odbyło, było bardzo fajnie, pogadaliśmy sobie o security, o biznesie i przy okazji zjedliśmy fajne śniadanie w jednym z lokali w Katowicach. Więc jeżeli Ty masz ochotę spotkać się ze mną i pogadać o security, czy o karierze w IT, w IT security, czy o biznesie online, to serdecznie zapraszam. Odezwij się na maila i umówimy się na jakieś spotkanie. Co do linków, które dzisiaj przygotowałem, to mam dzisiaj akurat trzy YouTube'y. Pierwszy z nich to przypomnienie mojego podcastu z Piotrkiem Koniecznym z Niebezpiecznika. Z Piotrkiem bardzo super mi się rozmawiało, więc polecam Ci tę rozmowę. Przegadaliśmy wiele różnych tematów, dowiesz się o historii niebezpiecznika, o tym, jakie podejście ma Piotrek do osób, które zaczynają w bezpieczeństwie. Jest też dużo porad, dużo tytułów książek, więc to wszystko znajdziesz w tej rozmowie. Polecam, polecam, polecam. Drugie wideo to mój mini tutorial, jak zainstalować sobie Burpa i jak uruchomić najnowszą funkcjonalność, która pozwala na uruchomienie przeglądarki w środku Burpa. Tam już jest wszystko zainstalowane, wszystko jest skonfigurowane, więc po prostu trzeba odpalić i hakować. A trzecie wideo to prezentacja Luisa z Pentest Lab, który opowiada o dwóch parametrach z tokena JWT, które to mogą odwoływać się do innych adresów, ale to szczegóły znajdziecie w środku. I te parametry w połączeniu z innymi podatnościami mogą skutkować authentication bypassem, czyli pominięciem uwierzytelnienia przez użytkownika. Więc jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz sobie tę prezentację. Jest dość krótka, ale naprawdę bardzo treściwa i na pewno dużo się z niej dowiesz. I na koniec pamiętaj o tym, że właśnie trwa festiwal React.js'a i GraphQL'a, więc jeżeli masz ochotę, to wejdź sobie na adres festival.devmastery.pl i tam możesz się zapisać. Ja będę miał swoją prezentację w czwartek i w czwartek opowiem o tym, jak hakować GraphQL'a. Temat jest dość fajny, świeży, więc jeżeli nie wiesz, co to jest GraphQL, to musisz być na tym festiwalu, musisz posłuchać wszystkich innych prelegentów. I jeśli masz ochotę wiedzieć, jak hakować, jakie zagrożenia mogą czekać przy implementacji tych rozwiązań, to widzimy się w czwartek o 21:30. Zapisz się i dostaniesz wszystkie informacje na maila. I to by było dzisiaj tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Przypominam o kawie, jeżeli macie ochotę, piszcie do mnie, odzywajcie się. Niedługo wracamy z webinarami, z podcastami, więc niedługo będzie się naprawdę dużo ciekawych rzeczy działo. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć!